Kochani, witam Was bardzo cieplutko w kolejnym filmiku zakupowym. Dziś pokażę Wam taki miszmasz, troszeczkę kolorówki, troszeczkę pielęgnacji i dwie inne rzeczy. Ale zobaczycie, że jestem na dobrej drodze. Moje zakupy nie są już takie gigantyczne jak kiedyś. Także zaczynamy! Mam tutaj piękne pudełko z Sephory. Pokazywałam Wam w swoim vlogu, że zamówiłam sobie kilka produktów z Sephory 2. Kilka, cały czas, wiecie, kilka, bo były jeszcze próbki, to kilka. Pudełeczko przyszło przepiękne, rachuneczek do tego, elegancko tak zapakowany. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z przesyłki. Wysyłka z Polski kosztowała 75 zł, natomiast bardzo szybko przyszła w przeciągu 3 dni chyba, czy 4. Nie wiem, czy właśnie weekend był jeszcze w. Chyba nie. Nie pamiętam, ale bardzo szybko. Szybciej niż przesyłka z Anglii. Przeważnie jest na odwrót. Dobra, już tutaj Wam pokazuję, co sobie kupiłam. Patrzę, żeby niczego nie zapomnieć. I to nie będą tylko rzeczy właśnie z Sephory, bo byłoby ich tutaj troszeczkę za mało. Ale zrobiłam sobie takie malutkie zamówienie na Beauty Bay. I tam też zamówiłam chyba 2 czy 3 rzeczy, także też nie jest tak tragicznie. Ale zacznijmy od Sephory. Pierwsze, co zamówiłam, co chciałam mieć już od bardzo długiego czasu, to jest paletka róży z Too Faced Love Flush. Słuchajcie, czy flush. To jest przepiękna paletka, którą kiedyś widziałam u naszej Monisi Szmaragdowej, która odeszła z YouTube'a i bardzo mi było przykro z tego powodu, ale jeżeli mnie oglądasz, to przez Ciebie kupiłam tą paletkę. Mamy tutaj 6 róży i o dziwo, słuchajcie, ja je tylko spoczowałam. Ja mam już je, ja wiem, może z jakiś tydzień więcej i tylko je spoczowałam i jeszcze nie nakładałam. Ale róże prezentują się naprawdę bardzo ładnie, każdy z nich jest inny i mają bardzo fajne nazwy, na przykład Justify My Love, Love Your Skin, Baby Love, Love Hangover, How Deep Is Your Love, How Deep Is Your... Słuchajcie, na przykład to How Deep Is Your Love już Wam pokazuję. Są naprawdę dobrze napigmentowane i cieszę się, że jest każdy naprawdę inny. Jeżeli będę nagrywać znów makijaż pogaduchy, to zrobię Wam wszystkie swatche tych róży. Mamy tutaj oczywiście lusterko i no, ja jestem po prostu różomaniaczką, nie zmienię tego. I kolejnym zamówieniem, który już pokazał się w filmiku Makijaż i Pogaduchy, jest to róż Cushion z Sephory w odcieniu Punchy Lynch z gąbeczką i ja Wam tego zaaplikuję. Mam nadzieję, że on dobrze tutaj będzie widoczny, ale jeżeli tutaj, o, jeżeli oglądałyście filmik, bardzo Was do niego zapraszam, gdzieś tutaj Wam podlinkuję. I zresztą na dole też, to jestem niesamowicie zadowolona z tego różu, kiedy chcę mieć taki bardzo delikatny makijaż, nie za dużo produktów tam na twarzy, taki, wiecie, naprawdę bardzo rozmyty, to jest świetny róż i myślę, że dziewczyny, które nie za bardzo lubują się w różach, powinny zacząć od takich róży. Tak mi się przynajmniej wydaje. I wydaje mi się, że też do suchej cery będzie super. Kochane, zobaczcie sobie, on chyba kosztował 45 zł, tam w Sephorze mają promocję, ja też miałam chyba zniżkę 20%, bo tam sobie gdzieś kod wyszukałam i świetny róż. Rozetrę sobie tutaj, żeby później nie poplamić. Co nie kupiłam gdzieś tam przez internet, to był podkład, również Cushion i ja też robiłam oczywiście jego test. Gąbeczki, słuchajcie, nie umyłam, jeszcze go nie nakładałam od tamtego makijażu. To jest nic innego jak podkład w takiej gąbeczce, poduszeczce. Ja mój jest w odcieniu chyba 07. Tutaj nie ma nigdzie napisane już, ale ja miałam taką folijkę i tam było coś czy 7 czy 07. On jest odrobinkę dla mnie za blady, ale... Zobaczcie sobie tamten filmik, co ja o nim myślę, nie będę się tej za dużo rozgadywać, ale nie żałuję, że kupiłam, on kosztował w granicach 18 euro. Wypróbowałam, na pewno jeszcze będę używać na takie krótkie wyjścia. Zrobiłam sobie również zamówienie w
Może jeszcze Wam coś pokażę, coś stacjonarnego. I to jest szampon z farmony, jantar, szampon z wyciągiem bursztynu, z bursztynu do włosów farbowanych. I dzisiaj go pierwszy raz użyłam i jestem bardzo zadowolona. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Włoski są mięciutkie, ale nie są obciążone. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. I już widzę, że tu ciemno jak nie powiem gdzie, bo jak mówię, pogodę dzisiaj mamy okropną. Okropną, naprawdę. Już dawno nie było tak brzydkiej pogody. No i jeszcze będzie... No i teraz przejdę do tego zamówienia z Beauty Bay i ja tam skusiłam się na pomadkę, matową pomadkę w płynie, którą również pokazywałam Wam w filmiku i to jest, ona przychodzi tak tutaj, to jest firma Gerard Cosmetics. Zamówiłam dwa produkty i powiem Wam, że jestem okropnie zadowolona z tej pomadki. Odkąd ją nałożyłam w tym filmiku, nosiłam codziennie, aż do dzisiejszego dnia, gdzie nałożyłam sobie inną. Mój odcień to Serenity i tak wygląda tutaj. Ja już Wam tutaj, wiecie, recenzji nie będę robić tych kosmetyków, bo widziałyście, a jeżeli nie, to zobaczcie sobie w tamtym filmiku. Myślę, że ta pomadka pokaże się w ulubieńcach maja, choć nie mam jej tak bardzo długo, ale no już mogę stwierdzić, czy faktycznie odpowiada mi konsystencją, kolorem i tak dalej i utrzymaniem się, czy nie. Kolejnym kosmetykiem z Gerard Cosmetics to jest nic innego jak rozświetlacz. I tam właśnie na Beauty Bay te produkty, z tego co się tak orientuję, są najtańsze. Mój jest w odcieniu Sofia. Piękne opakowanie, naprawdę takie... No to jest plastik, ale jest solidne. W środku ma lustereczko, do tego jest zabezpieczony jeszcze tutaj taką plastikową osłonką. I tutaj mamy ten rozświetlacz. On jest taki typowo złoty. Złoty i wiecie co? U mnie takie złoto dużo lepiej wygląda, jak na przykład taki rozświetlacz wpadający w róż. No szampański mam, bo z Maka, którego używam już od kilku lat, a ten jest raczej taki złotawy. Dzisiaj zaaplikowałam sobie tutaj na szczyty, na nos. Nie wiem, czy widzicie, ale to jest bardzo dobry rozświetlacz. Kosztuje coś w granicach 20 euro, 22 euro. No ten jest taki ewidentnie złoty, także jestem zadowolona jak na razie. I co tu jeszcze mamy? Dwa cienie z make-up. Ja tak sobie od czasu do czasu robię zamówienie w Beauty Bay, czy na Beauty Bay i zamawiam ciągle jakieś nowe cienie, ale już nie szaleję tam, że nie wiem, po 10, czy tam po 6. Tylko sobie biorę dwa, następnym razem znowu sobie będę dwa i tak moja kolekcja tych cieni się powiększy. A pokażę Wam cień, który kupiłam, który jest matowy i to jest Dirty Martini. To jest zielony, matowy kolor. Tak się prezentuje. Ty wiecie, że ja mam fazę na zielenie, ale obecnie mam więcej fazę na brzoskwinkę. Także zresztą trochę widać w ostatnich moich filmikach, często noszę takie kolorki. I kolejny cień jest również matowy i to jest Stilt. To jest taki grafitowy, mogłabym powiedzieć. O. I tutaj go obok. I ja ten cień użyłam też w ostatnim makijażu i po gaduchach. Nie używałam go, nie nagrywałam filmiku podczas tego makijażu oczu, ale tam go właśnie użyłam, robiąc sobie makijaż oczu. I to jest dla mnie idealny cień, taki do brązowych oczu. Powiem Wam, że moim zdaniem takie piwne oczy, jakie ja mam, piwno-brązowe, one nieraz są piwne, a innym razem są brązowe. Zależy jak światło pada. Do moich piwnych oczu takie kolory wyglądają naprawdę obłędnie. Wtedy ta tęczówka robi się niesamowita. Taki ciepły brąz się robi. Tak wiecie, aż przyszywa naprawdę, to ten kolor jest idealny do takiej tęczówki. Oczywiście wiele kolorów pasuje, ale ten jest wyjątkowy. Naprawdę. Pomimo tego, że on wpada w taki trochę niebieski, ale super, super to wygląda. I dostałam tej próbki, słuchajcie, z Sephory. Tu widzę, ale to jest dużo. Wow, wow, wow. Próbka podkładu, no to jest strasznie małe. Dostałam tutaj jeszcze Shiseido. I co tu jeszcze? Mango. Coś tam mango. Rock Deluxe. Lady Rebel. Z Lady Rebel perfumy.
A z Beauty Bay dostałam tutaj chyba szampon, tak, z Anne Samonin. Dlatego, że moje zamówienie, ale wiecie co, wyciągnęłam dwa najważniejsze produkty i bym Wam ich nie pokazała. Dobra, to był jako dodatek, dlatego, że moje zamówienie było takie bardzo małe, czyli kwota była ponad 80 euro, także dlatego mogłam sobie wybrać jakiś tam lepszy produkt jako dodatek. A na Beauty Bay zamówiłam sobie coś, co już mi się skończyło, czego nie miałam. Mówię tutaj o kwasie glikolowym. Ja taką piankę z kwasem glikolowym używałam bardzo, bardzo często z Dermaceutic. Ona już mi się skończyła, zobaczycie w projekcie Denko i postanowiłam zamówić coś innego też z kwasem glikolowym. A że bardzo dużo dobrych opinii słyszałam na temat tutaj Alpha Liquid Gold with Glycolid, czyli z kwasem glikolowym, to zamówiłam sobie dwa. Słuchajcie, dostałam maila, że mogę zamówić ten produkt 1 plus 1 gratis. On chyba kosztuje jakoś około 40 euro. Taka jedna buteleczka 100 ml. Pomyślałam, że za dwie to nie będzie, to mi się będzie bardzo opłacać i powiem Wam, że to jest cudo. Dosłownie, to jest cudo. Jak ja to zaaplikuję sobie, teraz Wam robię recenzję, ale to już kilka dni aplikuję. Jak zaaplikuję sobie już po oczyszczaniu twarzy, po tonizowaniu i właśnie zaaplikuję ten, bo to jest taki jak tonik, też płyn, to jest jak woda. Niech to ściągnę. Tutaj to trzeba wylać sobie na płatek albo tak bezpośrednio na rękę, ale uważaj oczywiście, żeby sobie oczu tam do oczu nie nachlapać. To cera jest tak promienna, tak piękna, no ma taki niesamowity błysk, do tego mięciutka w uczuciu. To jest naprawdę świetny, świetny produkt, także mam dwa jeszcze z tego Beauty Bay'a. I słuchajcie, moi drodzy, to były wszystkie zakupy kosmetyczne. Powiedzcie szczerze, że było tak tego bardzo dużo. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałam, żeby Was nie oszukiwać, ale naprawdę nie mam już na chwilę obecną, nie mam takiego strasznego parcia, żeby kupować. Raczej nie, raczej się zastanawiam, co tak bardzo chcę. Zawsze się zastanawiałam, ale teraz tak sobie myślę, okej, nowa marka, jakieś tam produkty, zobaczyć sobie, tak jak ten Gerard Cosmetics, zobaczyć co to w ogóle jest. No i zamówienie z Sephory, słuchajcie, ja tak bardzo chcę sobie zamówić tą paletkę Peachy, z tego wiecie, z tych czekoladek, tylko tą brzoskwinkę, to nie ma jej cały czas, nie jest dostępna na stanie. I cały czas czekam na maila, że w końcu będzie, to sobie zamówię na bank. Przejdźmy do ostatnich takich dwóch zakupów, które chciałam Wam pokazać. Słuchajcie, sweterek jeszcze kupiłam, ale to już Wam pokazywałam we vlogu. I zobaczcie, to nie jest ten kolor, co był w tamtym filmiku, bo tam to w ogóle koloru nie było widać. A to jest naprawdę taki mój kolorek na dzień dzisiejszy. Ale kupiłam dwie pary butów na Zalando. I pierwsze to są Kiyomi. To taki bucik bialutki, mięciutki, wygodny, jak nie wiem co. Ja mam takie buty, tylko nie wiem, czy tej samej marki, czy nie. Mam je, to słuchajcie, jakiejś hiszpańskiej firmy, już mi chodziłam, w ogóle tutaj widzę, że są trochę brunawe. Mam takie granatowe i to są dla mnie normalnie, ja w nich mogę chodzić. Czy jest upał, czy wiecie, jak troszeczkę bardziej tak, nie wiem, pochmurnie jest, ale chodzi mi o to, że noga mi się w nich nie męczy, nie poci, jak jest upał. Takie, wiecie, jak klapki, że nie wiem, jak gdzieś siedzę, mogę sobie nogi na chwilę czy stopy wyciągnąć z butów. Uwielbiam. Ono kosztowało około tam 30 euro i są mięciusieńkie. To nie jest chyba skóra, tak przynajmniej mi się wydaje, chyba nie. Ale są niesamowite. Rozmiar 42 i kolejne buty, które Wam już pokazywałam w tamtym filmiku, ale może nie każdy ogląda vlogi, dlatego pokażę jeszcze raz. To są buciki z Damaris. Tak się prezentują, są wygodniutkie, takie trampeczki, naprawdę bardzo, bardzo fajnie leżą na stopie i chciałam Wam pokazać tył, zobaczcie, jak one są ładnie zakończone, tutaj jakby taką ala skórką, nie obcierają w ogóle, to jest wszystko tak mięciutkie, bo słuchajcie, trampki trampką nie są równe, dlatego że, patrzę, czy się nagrywa, no ja nie wszystkie mogę założyć, noga mi się tak strasznie może męczyć, obciera mi, że coś może być tam miękkie, ale obcierają mnie. Tu natomiast no widać to wykończenie i one wcale nie były takie drogie, bo kosztowało około 30 euro jakoś tak. Także za dwie pary butów 60 euro, ale są naprawdę cudowne na taki sezon właśnie ten wiosenny, letni.
do jakichś tam jeansów, do jakiejś fajnej jeansowej czy białej koszuli, super wyglądają. I do brązowej tej torebki, naprawdę to się bardzo fajnie prezentuje, tej takiej, wiecie, co Wam kiedyś pokazywałam. Także kochani, to są moje wszystkie zakupy, mam nadzieję, że coś Wam tutaj się spodobało, że może coś podpatrzyłyście ode mnie. Pozostało mi się tylko pożegnać, także do zobaczenia, do kolejnego filmiku, pa, pa!